Mam taki obraz, jak mówię do was, Mojżesza, który wznosi ręce do góry w modlitwie. Wtedy, kiedy Jozue razem ze swoją armią walczy z wrogami Izraela. Ale zwycięstwo nie zależy od siły Jozuego, tylko od wytrwałej modlitwy Mojżesza. Kiedy Mojżeszowi ręce opadają, Jozue przegrywa. Kiedy Mojżesz wznosi ręce do góry, podparte przez dwóch innych ludzi, wtedy lud Boży odnosi zwycięstwo. Jest też taki tekst u świętego Pawła, który mówi, że chce, żeby mężczyźni wznosili w górę ręce czyste, bez gniewu. Czyste, bez gniewu. Żeby mężczyźni wznosili ręce w górę w modlitwie.